Stanisław Franciszek Szabowski, czyli polski generał i dowódca pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej, w sumie twórca polskich spadochroniarzy. Stanisław Sozabowski urodził się 8 maja 1892 roku w Stanisławowie w rodzinie kolejarzy. Ukończył miejscowe gimnazjum i w 1910 roku został przyjęty jako student Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jednak śmierć ojca i zła sytuacja materialna rodziny zmusiły go do porzucenia studiów i powrotu do rodzinnej miejscowości. Tam został członkiem drużyn strzeleckich na Wpółtajnej Ogólnopolskiej Organizacji Paramilitarnej. Wkrótce awansował na szefa wszystkich polskich grup harcerskich w okolicy. W 1913 roku Sozabowski został wcielony do Armii Austro-Węgierskiej. Po przeszkoleniu został awansowany do stopnia kaprala, służąc w 58 Pułku Piechoty. Po wybuchu I Wojny Światowej walczył ze swoim oddziałem przeciwko Armii Carskiej w bitwach pod Rzeszowem, Przełęczą Udukielską i Gorlicami. Za swoją odwagę został odznaczony kilkoma medalami i awansowany do stopnia porucznika. W 1915 roku został ciężko ranny w akcji wycofany z frontu, a w listopadzie 1918 roku po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Sosabowski zgłosił się na ochotnika do nowoformowanego Wojska Polskiego, ale jego rany nie zostały jeszcze zagojone i został odrzucony jako oficer frontowy. Zamiast tego został oficerem sztabowym w Ministerstwie Spraw Wojennych w Warszawie. Po wojnie polsko-bolszewickiej został awansowany do stopnia majora i w 1922 roku rozpoczął studia w Wyższej Szkole Wojskowej w Warszawie. Po ukończeniu studiów został przydzielony do Polskiego Sztabu Generalnego. Awansowany do stopnia podpułkownika w 1928 roku został ostatecznie przydzielony do jednostki frontowej 75. Pułku Piechoty jako dowódca batalionu. W następnym roku został przydzielony do 3. Podhalańskiego Pułku Strzelców jako zastępca dowódcy od roku. 1930 roku był również profesorem logistyki na macierzystej uczelni. W 1937 roku Sosebowski został awansowany do stopnia pułkownika i został dowódcą stacjonującego w zamościu 9 pułku Piechoty Legionów Polskich w styczniu 1939 roku został dowódcą prestiżowego warszawskiego 21 pułku Piechoty Dzieci Warszawy. Zgodnie z polskim planem mobilizacyjnym pułkownik Sozabowski został wcielony do 8. Dywizji Piechoty pod dowództwem pułkownika Teodora Furgalskiego. 2 września jego dywizja została przesunięta w kierunku Muławy i wczesnym rankiem następnego dnia przystąpiła do walki w bitwie pod Muławą. Chociaż 21. pułkowi udało się zdobyć Przasnyż i jego drugorzędne cele, reszta dywizji została otoczona przez Wehrmacht i zniszczona. Następnie Sosabowski rozkazał swoim oddziałom wycofać się w kierunku Warszawy. 8 września oddział Sosabowskiego dotarł do twierdzy Modlin. Rozbita 8 dywizja była odbudowywana, ale 21 pułk został dołączony do korpusu generała Juliusza Zulaufa. Po kilku kilkudniowych walkach obronnych korpus został przeniesiony do Warszawy, gdzie dotarł 15 września. Natychmiast po przybyciu Sosabowskiego otrzymał rozkaz obsadzenia obszaru obronnego Grochowa. Oraz obrony Pragi, wschodniej dzielnicy Warszawy, przed niemiecką 10 Dywizją Piechoty. Podczas oblężenia tego miasta siły Sosabowskiego zostały pokonane, ale zdołał się utrzymać przez jakiś czas, by ochronić cele. Kiedy 16 września rozpoczął się generalny szturm na Pragę 21. pułk piechoty zdołał odeprzeć ataki niemieckie, a następnie skutecznie kontratakować i zniszczyć wrogi oddział. Po tym sukcesie Sesabowski został przydzielony do dowodzenia wszystkimi polskimi oddziałami walczącymi w rejonie Grochowa. Pomimo ciągłego bombardowania i powtarzanych codziennie niemieckich ataków Sesabowski zdołał utrzymać swoje cele przy stosunkowo niskich kosztach siły. 26 września 1939 roku siły Dowodzone przez Sosabowskiego, krwawo odparły. Ostatni niemiecki atak, ale dwa dni później Warszawa skapitulowała. 29 września, na krótko przed wyjściem wojsk polskich z Warszawy do niewoli niemieckiej, generał Juliusz Rommel odznaczył pułkownika Sosabowskiego i cały 21 pułk piechoty medalem Wirtuty Militari. Po kapitulacji Polski Sosabowski dostał się do niewoli i został internowany w obozie pod Żerardowem. Uciekł jednak i pod fałszywym nazwiskiem pozostał w Warszawie, gdzie przyłączył się do polskiego podziemia. Nakazano mu opuszczenie Polski, tak trafił do Francji, aby zdać raport o sytuacji w okupowanym kraju. Początkowo władze francuskie bardzo niechętnie przekazały polskiej jednostce tak bardzo potrzebny sprzęt i uzbrojenie. Żołnierze z Sabowskiego musieli trenować z bronią z I wojny światowej. Spośród ponad 11 tysięcy żołnierzy, tylko 3150 otrzymało broni. Wiedząc o tym dowódca dywizji generał Rudolf Drescher nakazał swojej jednostce wycofać się w kierunku Atlantyku. 19 czerwca 1940 roku Sozabowski wraz z około 6 tysiącami polskich żołnierzy ewakuował się do Wielkiej Brytanii. Po przybyciu do Londynu Sosabowski pojawił się w polskim sztabie generalnym i został przydzielony do 4. Brygady Strzelców, która miała stać się trzonem przyszłej 4. Dywizji Piechoty. Jednostka miała składać się głównie z polskich Kanadyjczyków, ale szybko okazało się, że w Kanadzie nie ma wystarczającej liczby młodych Polaków, z których można by utworzyć dywizję. Następnie Sosabowski postanowił przekształcić swoją brygadę w Brygadę Spadochronową, pierwszą tego typu jednostkę w Wojsku Polskim. Ochotnicy pochodzili ze wszystkich formacji Wojska Polskiego. W Largo House zbudowano obóz szkoleniowy i rozpoczęto szkolenie spadochronowe. Sam Sosabowski przeszedł szkolenie i w wieku 49 lat wykonał swój pierwszy skok ze spadochronem. Według relacji byłych podwładnych Sosabowskiego pułkownik był dowódcą surowym, ale sprawiedliwym. W październiku 1942 roku brygada była gotowa do walki i została nazwana pierwszą samodzielną brygadą sporochronową. Ponieważ sztab generalny RP planował wykorzystać brygadę do pomocy w powstaniu narodowym w Polsce, żołnierze mieli być pierwszym oddziałem wojska polskiego na uchodźstwie, który dotrze do Polski, stąd nieoficjalne motto zespołu najkrótsza droga. We wrześniu 1943 roku generał broni Frederick Bowling zaproponował Susabowskiemu przekształcenie swojej jednostki w dywizję i wypełnienie pozostałych stanowisk wojskami brytyjskimi. Sam Sozabowski miał zostać przydzielony do nowo utworzonej dywizji i zostać awansowany na generała. Ten odmówił, chciał mieć tylko Polaków w swoim zespole, mimo to udało mu się uzyskać stopień generała. Na początku sierpnia 1944 roku do Wielkiej Brytanii dotarły wieści o powstaniu warszawskim. Brygada była gotowa do walki o Warszawę, jednak odległość była zbyt duża, aby samolot transportowy mógł wykonać lot w obie strony. Musiałby lądować, ale odmówiono lądowania, gdyż jedyne lotniska dostępne to były lotniska sowieckie. Morale polskich wojsk bardzo ucierpiało, a wiele oddziałów ocierało się o bunt. Sztab brytyjski groził polskiemu oddziałowi rozbrojenie, ale Sozabowski zachował kontrolę nad swoim oddziałem i udało mu się jakoś ich ogarnąć. Ostatecznie polski wódz naczelny Kazimierz Sosnkowski oddał brygadę pod dowództwo brytyjskie i plan wysłania jej do Warszawy został porzucony. Podczas planowania operacji Market Garden Sosabowski wyraził poważne obawy dotyczące wykonalności misji. Wśród obaw Sosabowskiego były słabo przemyślane strefy zrzutu duże odległości między strefami lądowania oraz to, że obszar ten będzie zawierał większą obecność Niemców niż sądzą Brytyjczycy. Pomimo obaw i ostrzeżeń Sosabowskiego postanowiono przeprowadzić operację. I tak polska pierwsza samodzielna brygada spadochronowa znalazła się wśród sił aliańskich biorących udział w Market Garden. Ze względu na brak samolotów transportowych brygada została podzielona na kilka części zanim została zrzucona do bitwy. Niewielka część brygady z Sosabowskim została zrzucona na spadochronach pod Driel 19 września, a reszta dopiero dwa dni później spadając bezpośrednio na czekających w okolicy Niemców. Mimo trudnej sytuacji, na zebraniu sztabowym 24 września Sosabowski zasugerował, że bitwę można jeszcze wygrać. Zaproponował, by połączone siły 30. Korpusu pod dowództwem generała porucznika Briana Horoxa i pierwszej brygady spadochronowej rozpoczęły zmasowany atak na pozycje niemieckie i spróbowały przebić się przez Ren. Planu tego nie przyjęto i w ostatniej fazie bitwy 26 września Sosabowski po Prowadził swoich ludzi na południe, osłaniając odwrót resztek pierwszej dywizji powietrzno-desantowej. Straty wśród polskich jednostek były wysokie, sięgały 40% i były przynajmniej częściowo wynikiem decyzji generała porusznika Browninga o zrzuceniu spadochroniarzy 7 km od mostu Warnem. Po bitwie 5 października 1944 roku Sosabowski otrzymał list od Feldmarszałka Bernanda Montgomery'ego, dowódcy anglo-kanadyjskiej 21 Grupy Armii, zachwalający postawy polskich żołnierzy. Jednak niedługo później Montgomery napisał kolejny list, tym razem do dowódcy brytyjskiego, w którym uczynił kozłem ofiarnym Sosabowskiego... Stwierdził, że to właśnie Sosabowski podejmował decyzję i to Sosabowski jest odpowiedzialny za katastrofalne skutki Market Garden. To oczywiście nie było prawdą. Sosabowski został oskarżony o krytykowanie Montgomery'ego, a polski sztab generalny został zmuszony do usunięcia go jako oficera dowodzącego. Na konferencji moskiewskiej w październiku 1944 roku nastąpił przełom w stosunkach angielsko-polskich. Na prośbę premiera Churchilla polska delegacja przybyła do Moskwy 12 października 1944 roku. Po przybyciu Churchill zapowiedział jej obecność na rozmowach między sobą, Józefem Stalinem i komunistycznym polskim komitetem lubelskim. W konsekwencji Churchill zmusił polskiego premiera Stanisława Mikołajczyka do współpracy ze Stalinem pod groźbą utraty poparcia Wielkiej Brytanii do końca wojny. W komunikacie stwierdzono, że brygada Sosabowskiego wypadła źle. Churchill mógłby wykorzystać to twierdzenie do wywarcia większej presji na Mikołajczyka do współpracy, ponieważ można by argumentować, że jedna z jego najcenniejszych aktywów, elitarna brygada Sosabowskiego, nie była już potrzebna. Tuż po wojnie Sosabowski oczywiście uciekł z Polski, trafiając do Londynu. Zmarł tam 25 września 67 roku. W 69 roku szczątki Sosabowskiego wróciły do Polski, gdzie zostały pochowane na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną biografię. Zapraszam Was na Instagrama Światowej Historii i kanał Światowa Historia. Trzymajcie się. Cześć.